Siemano, z tej strony Darcio, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przeanalizujemy sobie plan nieba i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy to w ogóle miało sens. Na wstępie ostrzegam was o spoilerach z 6 partu, także jeśli nie czytaliście mangi do końca, to ten film nie jest po prostu dla was. No i oczywiście zostawcie suba po więcej materiałów na kanale. Bez dalszego przedłużenia zapraszam do oglądania. Dobrze, na początku może wyjaśnijmy sobie, na czym polegał plan osiągnięcia nieba przez Dio. To akurat bardzo proste pytanie, ponieważ Dio pragnął po prostu stać się bytem doskonałym. Istotą mogącą wymazać świat niczym Thanos w Infinity War. W ogóle ostatnio zacząłem się zastanawiać i doszedłem do wniosku, że w sumie Kars i Dio pragnęli tego samego. Z tą różnicą, że Kars pragnął stać się istotą idealną za pomocą swojej maski, a Dio dosłownie chciał stać się Bogiem, także no, jest różnica. Powodzenie planu nieba zostało nam zaprezentowane w grze z 2015 roku. Mówię tutaj oczywiście o Eyes of Heaven. Myślę, że większość z was chociaż raz w życiu spotkała się z tym tytułem. No i właśnie w Eyes of Heaven została nam zaprezentowana alternatywna linia czasowa, w której to Dio osiągnął swój cel. Pozbył się rodziny Joestarów, a następnie osiągnął niebo. Jak wiemy, po zdobyciu nieba Pucci osiągnął stan zwany Made in Heaven. W przypadku Dio osiągnąłby on Zawardo Over Heaven, który miał być standem ostatecznym, posiadającym jednocześnie dwie najważniejsze umiejętności w świecie JoJo: kontrolę czasu oraz rzeczywistości. Dla jasności, w JoJo nigdy nie zdarzyło się, aby stand miał te obie umiejętności jednocześnie. Zawsze posiadał tylko jedną z nich. Na przykład Zawardo oraz Star Platinum, jak wiemy, manipulowali czasem i byli w stanie go zatrzymać. Kira również zdobył umiejętność manipulacji czasem. Diavolo potrafił dosłownie skipnąć czas, natomiast Giorno po zdobyciu Requiema był w stanie manipulować rzeczywistością. Wszystkie te standy spośród innych wyróżniała właśnie ta jedna bardzo silna umiejętność. Dobrze, a więc to mamy wyjaśnione. Teraz pogadajmy sobie o tym słynnym dzienniku Dio, który, jak wszyscy doskonale wiemy, zawierał szczegółowy opis planu nieba. Pozwólcie, że przytoczę wam ten fragment. Potrzebujesz mojego standa. To, co możesz znaleźć poza mocami mojego standa, to miejsce, do którego musisz się udać, aby odnaleźć niebo. Potrzebujesz zaufanego przyjaciela. Musi być kimś zdolnym do kontrolowania własnych pragnień. Musi być kimś, kto nie jest zainteresowany władzą polityczną, sławą, bogactwem, ani pożądaniem seksualnym i wybiera wolę Bożą nad ludzkim prawem. Czy ja, Dio, będę mógł kiedyś spotkać kogoś takiego? Potrzebuję również życia ponad 36 ludzi, którzy zgrzeszyli, ponieważ ci, którzy zgrzeszyli, mają w sobie silną moc. Jest 14 fraz, o których należy pamiętać. Wygraweruję te słowa na moim standzie, żebym ich nigdy nie zapomniał. Najbardziej potrzebna jest mi odwaga. Muszę mieć odwagę, by na chwilę zniszczyć mój stand. Gdy się rozpadnie, mój stand wchłonie duszę 36 grzeszników i zrodzi coś zupełnie nowego. Cokolwiek się narodzi, wykaże zainteresowanie 14 frazami, które wypowiada mój zaufany przyjaciel. Mój przyjaciel mi zaufa, a ja stanę się jego przyjacielem. Na koniec potrzebuję odpowiedniej lokalizacji. Szerokość geograficzna północna 28 stopni 24 minuty. Długość geograficzna zachodnia 28 stopni 36 minut. Idź tam i poczekaj na nowy księżyc. Wtedy nadejdzie niebo. Mam nadzieję, że podobał wam się ten lektor. Ale dobra, to teraz przeanalizujmy sobie te warunki. Określenie wiarygodny przyjaciel odnosi się oczywiście do postaci Enrico Pucciego, który, jak wiemy, kochał Dio z całego swojego serca. Dusze 36 grzeszników znajdowały się w więzieniu Green Dolphin Street. Jak wiemy, w oryginalnym planie nieba stand Dio zostaje zastąpiony jego kością. Dusze 36 grzeszników połączone z kością Dio były odpowiedzialne za narodziny Zielonego Dziecka, które po wypowiedzeniu 14 słów połączyło się z Enrico. Miejsce określone jako szerokość geograficzna północna 28 stopni 24 minuty i długość geograficzna zachodnia 80 stopni 36 minut, biegające się z Księżycem w nowej formie, znajduje się w stacji sił kosmicznych na przylądku Canaveral. Słowa "niebo przyjdzie" opisują oczywiście późniejsze powstanie standa Made in Heaven. Podsumowując, cały plan nieba był tak cholernie dobrze zaplanowany, że w sumie nie wiem, co powiedzieć. Czy miał sens? No, moim zdaniem miał. Był tak dobrze opracowany plan, tak szczegółowy, że ja naprawdę, ja nie mam pojęcia, jak Araki to wymyślił, to naprawdę. Jakbym ja coś takiego miał wymyślić, to bym naprawdę musiał chyba pijany być 3 dni z rzędu. Jeżeli ten film, który był w sumie analizą całego planu nieba, wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie pozostawić po sobie subskrypcji, po więcej. Ja się z wami żegnam, widzimy się niedługo. Bye.